Wszystkimi zaangażowanymi Hmm? w procesy utrzymywania na Zawsze terytorium można zmienić Ukrainy kierunek. przemawia za każdym posiłkiem wdzięczność Bo oraz to nie, ta Monika to płakała, bo ktoś ją wyzywał. To już nie ta Monika, kurwa, to wzięła i nie wiedziała skąd pieniążki wziąć. Ja mam już swoje pieniądze, mi jak to na będzie. tym, kurwa, nie zależy, kurwa, żeby sobie na tym zarabiać. Ale miło też jest, jak widzę to zaangażowanie ludzi. No ale no niestety, jeżeli ja się nie mogę postarać o zaangażowanie ludzi, to ja też się starać nie będę. No niestety, taka jest prawda. Wielka dziękuję. Karma, was zadała się 12. Wszystkich osób, które są wrażliwe Wielka karma, dziękuję. na cierpienie zwierząt. Pani, korgi w celu mam. Za korgi dodam obserwację. Powrotem ustanowili rytuał błogosławieństwa posiłku. To by nam przypominało o świętości wszystkiego, co jest związane z życiem, z jedzeniem i z rolnictwem. Przestanie być Pilnujemy mordeczki moje piękne, pilnujemy winków. Bardzo was proszę. Pełna też drugą rolę. Przemoc. To one, jak to? Nie lepiej penalizować przemoc przy wykonywaniu rytuałów. Gdzie to w tle? Co ty gadasz? Już nic się nie ogranicza. Pierek, co ty gadasz? W jakim kierunku powinna znaleźć ulicę? To jest zasada działania silnika samochodowego. Pani, mamy 91 pozycję. Silnika następuje wybuch, ale ten wybuch jest. Próbujemy dzisiaj jak najwyżej koni skoczyć. Malwina, idę, a na co będę głosować, to też moja sprawa. Zagłosuję na PiS. O, pasuje ci? Peace and love. 6 minków, tak, moje ulubione. Pozytywną energię do życia. A, w ten sposób. Czy też ta energia zmarnuje się? Patryk, powiesz, co mam powiedzieć? Karma, kona, co mam powiedzieć? A rytuał ma też na celu, aby co mam powiedzieć? na pokonywaniu naszej To własnej chyba karma ucięła ci wiadomość. Nasza O, Ferdinand koni do to uniwersa. Ale żeby służyła życiu. To on to pewnie ryczy już. Kraka oka, wypierdala nas stąd. Już masz bloka. Od razu weszłeś i od razu wyszłeś. Tak, napis. O. Dziękuję bardzo. Od dzisiaj głosuję na PiS. 642 pozycja tutaj w drużynie. Dziękujemy ci pięknie. Dobra, pani, próbujemy zawalczyć. Próbujemy utrzymać te winki jak najdłużej. To będzie do czasu oczywiście, zabiorą nam to, bo dobra fasa nie trwa wiecznie. Także bardzo to chwilkę, zaobserwujcie sobie. Daria Hoffna i czarodziejka Joanna. Daria, dziękuję za polubienie. Będzie wyzwanko. A na nas dziękuję za polubienia. Na 20 katapni rzucę wam kolejną trzyneczkę, kochani. Razy dwa. Nie trzeba dziękuję, co rzeczę. Nie myślałam. Trzy badelki, mogę się doprosić teraz? Dziękuję. Kona, szkoda, że nie na podwójny. Jakbyś kona tego nie częściej wbijała, to ja bym tutaj cię nauczył snajpić. Wiecie, takie większe dzieciaki najlepiej jest na podwójnych ładować, ale dziękuję pięknie. Wiecie, co robisz? Teraz będzie wyzwanko. O, i teraz. Zobacz, kochana Daria. I teraz ten gifcik, ten żuraw by wleciał, byłoby ponad 200. Ale dziękuję ci pięknie. Człowiek dwa razy się zastanawiał. Pierwsze kupserki? Poczekaj, mówisz? Ale podczas wykonywania rytuału nie wiem, czy... Dzieje się coś niezwykłego. Nie wiem, czy o to chodziło. No i grypserka, pani. I też jest ważna grypserka. Większy gifcik jakiś? To jakiś tekst tutaj odnośnie nagrywania. Zwracacie, ja wtedy włączam nagrywanie. I teraz właśnie odnośnie grypserki źle odebrałem tutaj moją moderację kochaną Hoffnap, Agatkę.
Prawda, nawet jeżeli będzie, to będę nosić czepek na głowie. Odpowiesz? Ale na co? Karma, nie mam twoje, nie mam wiadomości pan od ciebie. Na co mam odpowiedzieć? Odpowiesz? Patryk, poczekaj. Nawet jeżeli będzie, tak jak mówię, Klaudia, to będę czepek na głowie nosić. I już się chwalić niczym nie będę. Nie widzę wiadomości, kochano. Jestem ciebie. Bardzo miła. TikTok ucina wiadomości. Kto widzi, odpowiesz. Ja mam wiadomości. Ucina wiadomości, pan nie zdenerwuj się. Karma, ja zdenerwuj się. Zaangażowania ludzi w ogóle. Moje bitwy, ja nie widzę zaangażowania ludzi. Więc zrobię to samo. Ja też się angażować nie będę. Pokażę im tyle, tyle im pokażę, na co zasługują. Wiem, jestem strasznie biedna teraz, ale tak będę robić. Od dnia dzisiejszego. Mam 10 sekund. Co ja mam na głowie? Włosy. I tutaj znowu mamy wielki, ważny temat. Tutaj mówi temat, że los tych narodów znajduje się... 20 sekund. Bóg jest Panem historii. Bóg wierzy bowiem wszystkich narodów. Nie zawsze. Każdy naród otrzymał własne ziemię. Właśnie dobry ziom. Czarodziejka, dzięki. Końcówka. Pani końcóweczka, 5 sekund. Ja jestem jeszcze 13 minut i spadam. O, Karlo, teraz widzę. Teraz idę oglądać seriala. Lecimy w dół. Jebaka, mordeczko, jak tutaj nie wlatują taki czas gryciki, no tak będzie. Bo innym osobom leci, nie? Wlatują gryty dlatego. Tak będę. Trzy badelki, poproszę. Kochani. Daria, dziękuję. Agatko, dziękuję ci. Jeszcze jedna. I Karma, dziękuję za poczucie, kochana. Dzięki, kochająca życie. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Dziękuję. Dobra, będzie raz dwa, kochani. Kochani, wszystko co myślacie teraz, liczy się raz dwa. 30 sekund, kochani. 30 sekund. No lepiej, dawaj, na podwójne są, no. Dziękuję. Dobra, kochani, 30 sekund. 30 sekund, razy dwa. I właśnie, kochani, o tym mówiłam. Tylko my niektórzy tutaj naprawdę się angażują, że to, co robią. Inni po prostu to zlewają. Więc wypierdalać. Ci, co nie mają zamiaru pomagać, wypierdalać. Proste. 10 sekund, 10 sekund, teraz i mogę straszyć ludzi, wali mnie to. Dobra, Farolka, dziękuję pięknie. 3 sekundy jeszcze. No to się zadziało. Dziękuję. Daria, dziękuję. Marlena, wypierdala stąd, bo od ciebie też nie widziałam kurwa żadnej kurwa pomocy. Na razie. Dziękuję. Marzy mi już pierwszy przykład kurwa tego, że jeżeli ktoś nie pomaga, wylatuje. Krótko siedzi i zadaje pytania. Nic od siebie nie dając. Dziękuję. Więc podejrzewam, miał w taki sam sposób jak ona. 9 Markus S3, dobra jesteś, no. Dobra, koniec, 20 katapień zrobicie, będzie 20 katapień, będzie Jak to pomaga, a kto nie? Czemu muszę się zaangażować i wesprzeć Patrycka, żebyśmy utrzymali te winki. Poczekaj. A supecho. Nie, bo może jeżeli czegoś wymagacie ode mnie, dajcie to z siebie.
Dobra, kochani, mamy 7 winków, mamy niewielką przewagę. Utrzymajmy to, proszę. Adrian Naczyński, dziękuję. No i dobrze, a co z tym nie pasji, to może spraw, żebym wygrała. Skoro przegrywam, no to spraw, żebym wygrała. Dziękuję. Pan cokolwiek, bo to nie jest dobra. Żebyśmy nie przejebali tego. No trudno, przegramy, nic się dzieje, tak? Bo to kiedyś nastąpi, ale póki co utrzymajmy to, starajmy się. 7 winków. Alan, tak, jasne. W końcu zepsuł, kochani. No właśnie, Ania, właśnie, to jest to. Wow, przejebaliśmy, mówiłem? Odejdziesz do tych przodków. Ja, ojej. Dziękuję. Ja mówiłem. A to Adrianowi Laczyńskiemu i Markusowi za Polskę. Mówiłem, że będzie taki moment, że przegramy. No i to było to. No i dobrze, ale Monia będzie zadowolona. Zadowolona teraz. Ale widzicie, właśnie tacy są ludzie, którzy się starają, a jeżeli się nie starają, to chociaż tapują, żeby tych polubień było więcej. Ale wy, no niestety, nie macie zamiaru mi pomagać wcale, ci co nie tapują i nie wysyłają, więc wasze miejsce jest o tam. Dobra, u mnie nie dzięki za udostępnienie. O nie, no trudno, nic się nie dzieje, Daria, no szkoda, bo 7 ujęków było. Ale to nic, lecimy dalej. Dobrze, bo wiecie, to też jest inna energia po drugiej stronie. Jak już Monisia wygrała, teraz będzie miała inną energię. Na co się będzie walczyła, prawda? Ja też bym się wkurwiał, ja bym tyle razy z rzędu... Zobacz, jak tam lecą. Zaraz wypadniemy z rankingu, kochani. Za chwileczkę wypadniemy z rankingu. No? Nie, mamy wyzwanie. Pani, 53 nam brakuje do kolejnej pozycji. Monetki. Kochani, potrzebujemy 3 badylki. Daria, no tak, no widzisz. 3 rożeczki, kochani. Dziękuję, Adrian, dziękuję. Już piszą chłopowie na fatę. Co piszą, Pasia? Dziękuję, Markus. Dziękuję. Nie możecie zrobić tak jak ta trójka, przepraszam, czwórka, bo jest to kochająca życie. Nie możecie dać, jak ta cała czwórka się zachowywać. Dobra, raz, dwa, koniec. Raz, dwa, najlepiej. Mamy walczyć razem, wspólnymi siłami. Ten, panie, kto może a nie, że każdy, kto nie bierze nożyczkę, to ja jestem czacem. Panie, 30 sekund. Tutaj się wszyscy starają. Nawet samymi tapnięciami i w ogóle. Nieważne jakiego gifta wyszedł. Ale tapnięcia też się liczą. Dziękuję. Daria! Dziękuję pięknie, kochani. Otóż to. I od razu go... Kochani, nie obrażcie się za to, co powiem. Nie obrażcie się, kochani, za to, co powiem. Dziękuję za korunk. Pani, szłoby to utrzymać, jakby cały czas na bitewce coś zatywało. Żebyście cierpieli w górę. I powiem wam to tak, kochani, żebyście nie mieli pretensji. Ci, co na to zasłużyli, dostaną ode mnie po prostu wiadomości prywatne i dostaną na przykład, co dostałam w paczce, albo te. A ci, co mi po prostu nie pomagali, bo ja sobie teraz nagrywam całą grę o telefonu, to po prostu, no, sorry, to nie otrzymacie żadnej informacji, a na live się chwalić nie będę, bo będę nosić czepek. Pani, przegrywamy. Na jaki kolor zafarbowałam włosy? Będzie czepek założony. Co dostałam w paczce? Nic. To jest tylko do mojej wiadomości. Dobra. 22 osóbki tapujcie, 10 tapnięć. 20 tapnięć, zrobicie, tam wam kolejną szyneczkę.
czy za 500. Pani Korgi za mało teraz będzie. Teraz by się przydał pistolet tutaj, żeby to przebić. Wiedział. Mówię, że będzie ciekawie. Dziękuję, Dany, dziękuję, Adrian, dziękuję. Wow, no. Nie ziewaj, bo zarazisz. Oj tam. Daria, dziękuję panu, że wiesz co, teraz wam coś powiem. Mówisz, to udowodnię, co chwilę Adrian wysyła, co chwilę jedną. Te rozrzutki są bardziej dla mnie więcej warte niż te wasze uniwersy. Ale wiecie dlaczego? Bo mam przynajmniej widzę, że ktoś się stara. A ci, co siedzą i nie tapują, możecie się pożegnać niedługo z live'em, bo będę was blokować za każdym razem. I wolę mieć tych 80 czy 100 osób, niż nie mieć, niż mieć was 1000. O, jak mi przykro. Nikola Gatko, dziękuję. Tam się typowa wredna. Końcówka, kochani, końcówka przebijemy, to nie przebijemy tego. Dobra, no ale mamy 99. Mateuszku, dziękuję. Awansowałeś. Czy tam przyszli sobie tylko pooglądać? To wypad. Prosta. Nie dajesz nic od siebie, to nie masz czego tu szukać. Cześć, Holly Dolly. Dobra, kochani, ile nam do kolejnej pozycji brakuje? Dwie monetki. Dwie monetki. Gatko, dziękuję. Kochani, proszę was, zaobserwujcie sobie moją top dwójeczkę. Czekaj, bo mam wasze pytanie. Daniba, powiem ci tak, jeżeli facet cię zdradził, ja bym dwa razy do tej samej rzeczy nie wchodziła. Zależy, jak bardzo ci na nim zależy. To raz. Po drugie, jest jeszcze jeden taki mały aspekt, czy on to zrobił świadomie? Czy zrobił to po alkoholu, czy świadomie? Bo jeżeli zrobił to świadomie i nie pod wpływem alkoholu, to myślę, że mogłaby jeszcze dać mu szansę. Ale jeżeli zrobił to bez alkoholu i całkowicie świadomie, to nie wchodzi dwa razy tam do tej samej rzeki. Bo wiadomo, że jak zrobił to po trzeźwemu, naprawdę, jeżeli zrobił to po trzeźwemu i świadomie, to bądź pewna, że zrobi to następny raz. Czyli po alkoholu byś wybaczyła, mówisz? Tak, bo Grzesiek też mnie zdradził po alkoholu, bo trzeba wciskiwała za go czasko, zaczął ją maczać. Chyba, dlaczego? Ja to widziałam na własne oczy i uwierz, że gniewałam się, pogniewałam, ale no długo z nim byłam, tak? Mimo wszystko ja go kochałam, no i podawiałam mu wybaczyć. Nie, u mnie by to nie przeszło. Czy po alkoholu, czy na trzeźwo. Nie. Ja to mówię, że nie. Jak jest twój typ faceta? A to różnie. Nie bata, staram się, nie? O, mój typ faceta siedzi obok mnie. Trzy banelki, kochani. Trzy różeczki. Ale rozmowa z panem. Trzy różeczki. Kochani, trzy badylki, Anna, nowa kochania za życie, dziękuję, jeszcze jeden. Bardzo dziękuję, jeszcze dwie. Kochani, badylek jeden. Dwie różyczki, czekali. Dwie różyczki. Co to była? Gatko, dziękuję, jeszcze jedna.
Kochani, mogę poprosić o jeszcze jedną wyrzutkę. Dziękuję, Gosiaczek. Nam brakuje jednej. Nam brakuje jednej różyczki. 22 osoby. Mamy. Jak nie wlecie tu różyczka, no macie szczęście. Ananas, dziękuję. To bym wam żadnej skrzynki dzisiaj nie rzucił więcej już. Zaraz po tym wyzwanku rzucę wam skrzyneczkę, kochani, wolerkami. Kochani, jedziemy razem. Sytuację, mordeczko. Jedziemy. Dobra, 50 sekund, kochani. Najlepiej Korbi jakby wleciał. Cel. Będę cele... Kochani, a u nas Łabędź jakby wleciał, to by było fajnie. Korbi, kochani. Kto mógłby tutaj... A u nas Łabędź. Z takimi wielkimi skrzydłami. Kła, kła. Stajesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc... A nie, no co ty? Dobra, 30 sekund. Jebaka, dokładnie, ja też bym nie wybaczył. 20 sekund, kochani, 20 sekund, razy dwa. Pani, przegrywamy, 10 sekund. 5 sekund podwójnych. Czy damy panie Selmi? Dobra, daję wam szyneczkę na zachętę. I kochani, wygrajmy to. Wygrajmy to. Czekaj, Wilem. Elvis, bo zjebałam swoich ludzi. I pamiętałam, jeżeli nie tapujecie i nie macie zamiaru angażować w moje bitwy, drzwi są tam. Po prostu ty pierdalasz. Proste i logiczne. No przegraliśmy, no. 3 razy rzędu, kochani. Jestem szczera i do bólu. Chcę jeszcze mnie strzelam, chcę jeszcze mnie strzelam, to macie. I ja mówię serio, ten kto nie tapuje, ten kto nie chce pomagać, wypierdalać stąd, proste. Tej szalone Martini. Przekroczymy nasze własne granice i odkryjemy, że dojdziemy dużo dalej niż mogliśmy sobie wyobrazić. 32 osoby, pani. Potrzeba 99 lat. Dopiero w takim wieku usłyszymy od Boga. Teraz idź przede mną i bądź doskonały. I prawidłowo. A potem rzeczywiście był dopiero... I prawidłowo. Dobra, kochani, dapujemy. Jak to odkryjemy? Każda osoba dapuje. Macie przynętko ode mnie. Za minutę 40 będziecie mieć monetki czy, ode mnie. Ludziska, to łapcie sobie, kochani. I tyle, tak? Teraz mam no, 40 tysięcy. Bo się mało angażujecie. Rzekła więc Sarej do Abrahama. Ponieważ Pan zamknął mnie, abym nie rodziła, zbliż się do moich niewolnicy. Może z nim będą dzieci. Abraham usłuchał rady Sarej. Kto tam powypierdala stąd? Abrahama wzięła za tym niewolnicę Hagar. I to ty masz, kurwa, po matce odziedziczyłeś, jak go z brzucha wyszedłeś. Abrahamowi, gdy już minęło 10 lat, odkąd Abraham... Już wyjebałem go. Jebaka, po prostu. Abraham zbliżył się do Hagar i ta stała... To przykazał. A widząc... Nie śpij! Zaczęła lekceważyć swą panią. Ale to widzimy, dobra. Będą potrzebne dwie różyczki. Igor, siemanko. Dwie różyczki, kochani, proszę. Łódka, dziękuję. Aniu, dziękuję, dobra. I teraz, kochani, spokój. Na razie nic nie rzucajcie, co macie zamiar rzucić. Jak będą podwójne, bardzo proszę. Jak się masz? No fajnie, a byliśmy w rankingu, a to wypadamy. Monia śpi, no jak widać. Monia nie śpi. Dobra, razy dwa, kochani. Razy dwa, angażujemy się, bardzo proszę. 30 sekund. Kochani, kto mi cel zrealizuje? Korbi z celu potrzebny jest do rzucenia. Karola, dziękuję. Kochani, jedziemy. O, moja się chwilę kimnęła i... Męka, jedziemy.
Koniec. Wszyscy zbieramy się w kupę 15 i... 15 sekund, 15 sekund. I zjedzemy pacykom i dziękuję. Koniec, razy dwa, 10 sekund. Dudo, pomóż. Trzy razy przegraliśmy, koni. Proszę was o zaangażowanie. Tak, nie, to kana, trzymaj sobie, na, będziesz na wyrzucała na, wiesz, żeby uzupełnić pitewki kolejne, nie? Oj. To w ogóle godzina jest? Po pierwszej. Jesse and Olci, cześć. Hello. Kochani, moją top trójeczkę bardzo proszę. Jamba, Jamba. I Aniatkę. Zaobserwujcie sobie. La Bamba, przepraszam. Dlatego też trudnie nazwano studnia. To ja następny zje. Idź na człowieku. To ta, która znajduje się pomiędzy Kadesz i B. Agatka, widzisz, czy jakiś wykres będzie nam wchodził non stop? I trzeba go blokować. No dziękuję. Tym samym tekstem. Kochani, pilnujemy końcówki. Karola, dziękuję. Dziękuję pięknie. Kochani, dla pewności Korgi. Za Korgiego damy obserwację. Kto by chciał patryczkę obserwację, realizuje Korgiego. Bardzo proszę. Monika, ty śpiąca jesteś, co? Nie, tylko bym o tym myślał. I o to mi przyjdzie paczka w końcu. A co tam zamawiałaś? Buty, fajną sukienkę, kamizelkę, zestaw pędzli, nowe kolczyki, też Jowita, nowe kolczyki. Zaczęcie się proszę. No to mega, mega paka. No, ale zapłaciłam za całą pakę, niedużo. Karolka, siemanko, masz 20 pozycję. Naprawdę niedużo. Za te wszystkie rzeczy zapłaciłam około 220 zł, może 240. Jesteś piłkarzem? Nie, nie jestem piłkarką. Patryk? Nie, nie jest piłkarzem. Ale mogę być. A poza tym Justynka, nie przymilaj się, bo i tak szans nie masz. Więc wypad. On ma przepiękną żonę, ładniejszą niż ty. A, dziękuję. A, ją wyjaśniłaś. Jestem Szyna. Sądząc po twoim zdjęciu, sorry, daleko ci do niej brakuje. Dziękuję. A, ją wyjaśniłaś momentalnie. Piękne to było. Rozdział 17. Justynka, ale tak jak mówię, nie masz co zarywać do niego takimi tekstami. A wiesz dlaczego? Bo tak jak mówię, on ma ładniejszą żonę niż ty. Nawet żebyś nie wiem, ile botoksu sobie zrobiła, ona jest naturalnie piękna. Bo, dziękuję. A poza tym Angelika, ja już na live poznałam i mogę... powiedzieć, że to, co mówię, jest prawdą. Naprawdę przepiękna, naturalna, ładna kobieta. Uwierzcie, kurwa, że jakby ona tutaj na live zrobiła live'a. Ale to kiedyś nastąpi. To kiedyś nastąpi, ja pójdę na bok, kurwa. Ja jestem Bazylika. Sorki, ale ja się nie muszę podlizywać. Ponieważ ja jego żonę poznałam, jest naprawdę przeurocza, przefajna z charakteru, także sorry. Cześć Majusia. Dziękuję Monika, dziękuję. No ale ja stwierdzam fakty. No ale ja muszę podziękować, bo to jest miłe z twojej strony, dziękuję. No to dobrze, skoro tak twierdzisz, Justynka, i zrobię tam. Nie, tam, nie.
Kameleonka, cześć Małgorzata, cześć, 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 próbujemy zawalczyć, mam jednego winka. 36 osóbek, na 40 katapień rzucę wam kolejną skrzynkę, będzie wyzwanko. Katarzyna G, witamy w moich progach. Dobra, będą potrzebne dwie różyczki. Ulka, dziękuję, ale za wcześnie, kochana. Za wcześnie, Aniu, za wcześnie. Agatko, dziękuję. Dobra, mamy to, fitness, dzięki. Kochani, nie rzucajcie, na razie jak mogę, o teraz, na podwójny. Żeby każdy gift wykorzystać na maksa, że tak powiem. Teraz, 30 sekund. I kabela gifta official, i już masz blok. Bye teraz, bye. Razy dwa. Najlepiej Korgiego, żebyśmy przebili. Kto mógłby zrealizować Korgiego, kochani? Bardzo proszę. Bo przypierdolimy to. Wow, mało. Mało. Teraz pistolet jest potrzebny, kochani. Na podwójny pistolet, żeby ich pozbawić. Dziesięć sekund. Kto ma pistoleci, kochani? Ja powiem tak. Jestem. Co ty myślisz, że ja sobie pozwolę na wasze głupie, zajście strony? Tak jak mówiłam, to już nie jest Monika, że pstrykniesz palcem, a ja podskoczę. Teraz jeżeli chcesz coś zobaczyć, i mówię to do wszystkich, jeżeli chcecie coś zobaczyć, popatrzcie, Jowitka się przyłączyła i dziewczyny, bo przyłączała się tak sama Mazula. Małgosia się przyłączyła, kochająca życie, tak samo Majusia, Holy Dolly tak samo, naprawdę. I to są dziewczyny, którym mogę naprawdę podziękować. No, bo one przynajmniej nie mają za dużo, bo nie mają, ale biorą i jakiś wkład swój mają. I to się nazywa połowa. Ten, kto tego nie rozumie, out, proszę. Mistrz, ja nie muszę mieć nie wiadomo ile. Justynka, nie pisz takich rzeczy tutaj. Proszę. Otóż to, dziękuję Agatko. Jeżeli u mnie jest za nudno i ten, i jestem chamska, proszę wyjść. Dokładnie. Dobra. Macie tyle live'ów. Ja nie muszę mieć, że nie wiadomo ile. Jeżeli już tu jesteś, to się przynajmniej tapuj. Jeżeli nie masz takiego zamiaru, to wyjdź stąd i nie wracaj. Komentuj, otóż to. Dobra, David w ogóle mnie wyraźnie, czy jesteś, masz kurwa wyciszenie. Aha, nie liczy się nic. A Gatko, wyciszaj tak nie. Otworzyć drzwi. Ubiera. A ja go wyciszyłam. Na całego live. O, zaraz kichnę chyba. Teraz chyba kichnę. Będzie powiązane z niezatartymi metrami. Już nie zatartymi wow. Ofiary. Nie. Holy Dolly jest taka, czasami taka brada jak ja. Sakra. Bo jest stara do bólu. Dzień dobry, siema. I to lubię w tobie. Holy Dolly naprawdę, ja w tobie to uwielbiam. Jesteś tak samo szczera jak ja, kurwa. Ja wcześniej nie byłam szczera, bo ukrywałam wszystko w sobie, płakałam dużo. Ale teraz wziąłam i po prostu też kurwa, gdzieś też odnalazłam to coś w sobie. To daje mi siłę i po prostu napędza moją motywację. Wcześniej było tak, że ktoś, o, sygnał, to ja podskoczyłam. Bo tak sobie ludzie chcieli. A teraz się zmieniło. Teraz albo, jeżeli ludzie chcą czegoś ode mnie,
Tak jakby na przykład. Nie miałaś ostatnio monety, kolidampowałaś. I dla mnie to się najbardziej liczy. Naprawdę, najbardziej się to liczy. Ponieważ kolidoli, powiedziałeś sama, tak, nie mam monetek, ale tapować będę. Zostałaś i tapowałaś. Dziękuję ci za to. Takich osób jest naprawdę niewiele. Dobra, koni, dlatego powtarzam to ostatni raz. Ostatni raz powtarzam. Wszyscy to są u mnie tutaj. Agatko, poważnie? Ale mówię to do wszystkich moich obserwujących. Teraz są na live. Jeżeli nie masz zamiaru pomagać, dobrowolnie po prostu wyjdź. No, ale to było niepotrzebne w ogóle, to co napisałeś. Bo albo siedzisz i tapujesz, albo możesz mieć swój wkład, że pomożesz. Jeżeli nie masz wkładu pomocy i nie masz wkładu tapowania, to po prostu opuść mój pokój. Proste i logiczne. Dobra, dobrym się koń. Będzie raz. Pani, trzy badelki. Będzie raz dwa. No i może się uda cel zrealizować, co? To nie będę pisał nie. Kochani, przede wszystkim. No to nie odchodzi. Dasza, słyszysz, jak ty wyjawiasz, jak wiesz tych hejterów. Kurwa, no o co ci chodzi? To jest mój live, mordo, i jak chcę, tak wyjaśniam. Rozumiem, tak jakbyś do mnie tutaj spierdalał, jak ja hejterów wyjaśniam. Tak jak uważam, tak wyjaśniam. No chyba jakby logiczne, tak? Ty też live prowadzisz i prowadzisz live po swojemu. Nie widziałem, że przywitał. Sorry, wiadomości ucieka, uci na TikTok. Dobra, dwa kochani. Ulka, dziękuję. Chyba jej podziękować. No tak, że źle działa. No bardzo mi miło, że kurczę, poprzez Monię tutaj do mnie trafiłaś. Raz, dwa, pani Ulka, dziękuję pięknie. Ta Justynka tam poszła. Nie widzę, jak tam zostanie. Jaka Justynka? Okej, nie wiem, czy dobrze, nie wiem, czy dobrze powiem. Bo moja moderatorka tutaj zrobiła taki porządek. Justynka przez 2A. Jest od ciebie tam? Jeszcze raz. Justynka przez 2A. Jest tam? Nie. O, a to gdzieś waliła, że pójdzie. Nie, nie, nie ma, nie ma. No zresztą widziałabyś tam trójeczkę, nie? Sobie się nie powiem, ilu ich tu jest, a ty odbierasz. Ale mnie to fakt, nie możesz wybierać to, jak ja to odbieram. Każdy ma inny dzień swój i na tą chwilę odbieram tak, jak to czuję i o co ci mordeczko chodzi w ogóle? Traci się strasznie dzisiaj. Nie wiem, może tutaj Moniki podejście jakoś czasem na mnie przychodzi i wy mnie zaczynacie wkurwiać. Nie wiem. I miętowe zaczynasz mnie irytować, tyle ci powiem. Będzie błogosławiony, będzie płodny, nie będzie poszkodowany, ale nie on. I uwagę zwracasz, jak ja traktuję hejterów. Masz jakby tutaj odwagę, wyjdę do Moniki i może z nią wejść w dyskusję, w dialog, jak ona wyjaśnia hejterów. Ale ja mi insynuujesz, że to hejterzy mi nic złego nie piszą, a ja źle ich traktuję. Mordo, no weź, co ty piszesz w ogóle? Weź sobie tą wiadomość, trzeba przeczytać, jak to zabrzmiało, no. Dokładnie, Agatko, i ty w tym temacie. Posłuchaj, jak Monika wyjaśnia tych hejterów swoich. I z dnia na ten raz. Kochani, dwa badelki potrzebujemy. Dobra, dwie różyczki będą potrzebne za chwileczkę, kochani. Teraz. Gatko, dziękuję. Ulka, dziękuję pięknie. Będziemy Kochani, jeszcze jeden. Kochani, to mi daje mamy go. On tu tyle tu za czas tu widnieje, że zgadytuje na coś większego. Kochani, jedziemy razem. Ulka, dziękuję pięknie.
30 sekund, kochani, 30 sekund. Kochani, mamy jeszcze szansę to podzielić, bo bardzo mała przewaga. No, 15 sekund jeszcze, kochani, razy dwa.